Wykard, nowa miejscowa. Maria. Hej wszystkim, to Liczna, z kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w kolejnym unboxingu. Tym razem jest to unboxing lalki z pierwszej generacji Monster High. Lalki, którą przepowiedziawszy nie myślałem, że będę miał w swoich rękach, ponieważ jest nią różnie cenowo. Wiem, że oświetlenie będzie trochę dziwne, ale tak to jest, kiedy nie nagrywasz u siebie, a bardzo też nagrać filmik na kanał, także okej. Okay. Więc jakiś czas temu udało mi się zdobyć z Allegro, to było w ogóle fajna historia, na Allegro link bodajże podesłała mi Marysia, pozdrawiam cię Marysia, link do oto właśnie tej lalki Cupid. Ja nie miałem nigdy Cupid, ani z dzieciaka, ani kiedy zacząłem zbierać, więc to jest w ogóle moja pierwsza lalka. Więc i będę ukrywał, że bardzo chciałem ją mieć. Ja normalnie z automatu, nawet nie patrzyłem na cenę, kupiłem tą lalkę z Allegro Pay. Żyjemy w czasach, kiedy będę brał kredyty na lalki. No i ogólnie sama lalka wyprzedała się w około 5 minut, nawet może mniej. Prócz mnie, lalkę kupiła jeszcze jedna osoba, którą znam. I wyszedł trochę taki klops, ponieważ sklep, który wystawił tą ofertę, pomylił się i zamiast dostać trzech lalek, mieli jedną lalkę. Więc prawo do lalki miała ta osoba, która kupiła tą lalkę jako pierwsza. I tak, byłem to ja. Hej ty, tak właśnie ty. Masz może Facebooka? Jeśli tak, to zapraszam do grupki o tematyce Monster High, którą założyłem z innymi osobami, które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie. Obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje. Więc zapraszam. PS. Przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a. Chcę zobaczyć, ile nas będzie. Więc tak wygląda lalka w pudełku. Ogólnie lalka jest w dobrym stanie, aczkolwiek jej pudełko swoje przeszło. Ogólnie pudełko jest mega... No, dziwię się, że jeszcze się nie zwaliło. Tak wygląda tył pudełka i co jest mega ciekawe, to tutaj mamy reklamę DVD z filmu Upiorki rządzą. Halo? Światło, oświetlenie, nie lubicie mi tego. I ta okładka jest, wiem, że wstępnym projektem, który jest narysowany i mega dziwnie to wygląda. To pudełko się już rozwala. Także pozwólcie, że tą lalkę otworzę. Mimo tego, że pudełko jest podniszczone, to jednak chciałbym, żeby troszkę jeszcze z nią pobyło. Okej, okay, udało się. To mi będzie potrzebne. Okay, więc moje pierwsze wrażenie jest takie, iż lalka jest mega brudna. Ma ona sobie dużo jakichś czarnych paproszków, kurzu, ale ma bardzo równą twarz, jakby jest symetryczna. Znaczy, czemu ona nie wygląda symetrycznie na kamerze, ale na żywo wygląda? Co jest? Mamy też pamiętnik. Szczerze nie pamiętam, z którego roku jest ta lalka, ponieważ tutaj na pudełku jest 2011, ale na pamiętniku jest 2012, także będę ufał pamiętnikowi, tak myślę. Właśnie spadły mi nożyczki na podłogę i mi się wbiły trochę w nogę. Ała. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Powiem wam, że jestem mega podierany tym, że już jest maj i przerażony, bo wiem, że bardzo mało mnie było teraz na kanale, ale nie będę się tłumaczył, dlaczego mnie. Po prostu czasem nie mogę być w 15 miejscach naraz, ale nożyczki są tępe. O Boże. Okej, więc udało mi się uwolnić lalkę z pudełka i szczerze ona była zapakowana bardzo słabo, w sensie miała bardzo mało zabezpieczeń ogólnie. Skoro już zaczęliśmy omawiać jej pamiętnik i stojak, to przejdziemy do kolejnego akcesoria, którym jest taka torebka. Jest to białe serduszko z takim kapiącym czarnym czymś, być może krwią. Kto wie? Uchwyt jest wygiętą strzałą Amora i jest różowy, a na samej torebie mamy wzór właśnie łuku z serduszkami i takimi innymi pierdłkami, a z tyłu nic nie ma, to jest zwykła biała torebka. Tak wygląda sama lalka i ogólnie jest cute. I jest rzecz, która trochę mnie zawiodła, jest to jej sukienka, jakby... Nie podoba mi się ten materiał w ogóle, jest taki tani, ale być może to tylko ja, może przesadzam, może jest okej, kto wie, może to tylko ja, to tylko moje wymysły. Nie oceniajcie. Jakby ktoś pytał, to ma plastikowe stawy, nie ma gumek. Jej sukienka jest mega powyginana od bycia w pudełku od co najmniej 12 lat. Pierwszą rzeczą, którą muszę zauważyć, jest to, iż gumki, które zabezpieczały jej akcesoria, pękły. W tym pierścionek i jest on mega luźny. Kiedy ją wyciągnąłem z pudełka, to on wypadł mi dosłownie na podłogę. Teraz tylko się trzyma na jej palcu, ale dla bezpieczeństwa go zdejmę. Gdyby ktoś nie wiedział, jak wygląda jej pierścionek, jest to taka strzała Amora. Okej, okay, więc będę mógł to naprawić, to będzie ciekawe. Jestem ogólnie zdziwiony, ponieważ jej głowa jest mega squishy, jest, wiecie,
jest taka mięciutka i nie widzę żadnego kleju, który gdzieś wyciekł. Jej głowa nie jest żółta ani nic w tym stylu, więc albo ona ma bardzo mało kleju, albo mi się trafił jakiś super rzadki unikat bez kleju, ale wątpię, pewnie to pierwsze. Podejrzewam, że jak tylko umyję jej włosy, to kolej zrobi i wycieknie. Pomijając jej fryzurę, która jest całkowicie rozdupczona i płaska, lalka robi bardzo dobre wrażenie. Uwielbiam jej makijaż, jest mega, mega uroczy, te usteczka są mega cute. Ma trochę róż na policzkach, ale tak ociupinkę. Ogólnie jej makijaż daje mi vibe starej baby, ale w dobrym znaczeniu, w sensie, no wygląda cute. Jej skrzydełka są zdejmowalne. Nie jestem po prostu coraz przykrej. I moje się powyginały, jakby widać, że to jest bardziej wygięte niż drugie i chyba po prostu tak się stało od bycia w pudełku. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to odgiąć, a jeśli nie, to będę musiał po prostu szukać nowych skrzydeł. Ale rzeczą, która mi się mega podoba, jest to, iż te skrzydła mają z tyłu kręgosłup, więc jeśli lalka ma to na sobie założone, widać jej kręgosłup po prostu. Jakby, no okej, jest skrzywione. O! Nie mam wciąż skrzywy. Lepiej. No widać, kręgosłup. Z tego co wiem, to Cupid ma się pojawić w trzeciej generacji Monster High i szczerze mam nadzieję, że będzie miała te same detale, co ta lalka, ponieważ zobaczcie jej rączki i nawet jej przedramię, czy też nogi jakby, to są tak fajne detale, jakby to zajebiście wygląda. Pomijając fakt tego materiału, który mi się świetnie podoba, to jej sukienka jest mega urocza. Jest taką dość krótką sukienką, ale mega podoba mi się to, co dzieje się tutaj na górze. Te czarne rękawki są mega urocze, jakby, ja nie wiem co mogę nie powiedzieć, po prostu urocza. I po raz kolejny detale, jakby jej kolczyki. I ten kolczyk jest strzałą, a drugi jest łukiem Amora, więc halo? Wiem, że jest sporo fanów butów od lalek Monster High, także pokazuję jej buty. Jej buty są takie dość proste, ale jej obcasy po raz kolejny. Jeden to jest strzała, a drugi to jest łuk. Uważam, że lalka Cupid jest bardzo iconic. Jakby to normalny stworzyłby lalkę, która ma skrzydła, a te skrzydła mają kręgosłup, gdzie sama lalka jest trupio blada. Tylko Monster High. Szczerze nie mogę się doczekać momentu, kiedy będę miał nowy regał na lalki, bo będę miał i ją postawię tam pośród innych lalek. No bo slay. Tak wygląda lalka na stojaku, założyłem jej pierścionek, więc mam nadzieję, że nie spadnie. Co prawda miałem problem, żeby postawić tą lalkę na stojaku, ponieważ no to trochę przeszkadza, ale nie chcę tego zdejmować, bo boję się, iż to po prostu zabierze lalce jej charakter, także tak. Lalka jest naprawdę mega śliczna, aczkolwiek wydaje się jednocześnie mega delikatna, jakby no ja ją trzymam i boję się, że ją uszkodzę. Jej ciałko jest mega delikatne, boję się, że tą farbę z jej ciałka zdrapę przypadkiem. Więc to było tyle w tym filmiku, napiszcie mi co o niej sądzicie. Dajcie znać, co jeszcze chcecie zobaczyć na moim kanale i ja się z wami żegnam. Tak, to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa pa.